Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiejszy program rozpoczniemy na Placu Centralnym imienia Ronalda Reagana w Krakowie. Ponieważ jesteśmy przy nagleniu już dwukrotnym adresowanym do nas mailem o to, czy pierwszeństwo ma pojazd poruszający się wokół wyspy, czy też tramwaj wyjeżdżający z skrzyżowania, zjeżdżający w którąś z ulic, szczególnie tam, gdzie jest oznakowane pierwszeństwo łamane, pojazd nieszynowy jedzie według grubej linii, według wskazanego tego łamanego pierwszeństwa. Natomiast tramwaj, pojazd szynowy zjeżdża z pierwszeństwa, no ale oboje są na drodze z pierwszeństwem. To będzie motto naszego tematu. Pokażemy wszystkie ewentualne niuanse związane z przejazdem przez Plac Centralny. No to pokręćmy się po tym Placu Centralnym. Mamy te łamane pierwszeństwa. Pierwszeństwo ma ruch wokół wyspy. No i teraz właśnie jest ta sytuacja. Jedziemy w ciągu drogi z pierwszeństwem, ale tramwaj też. Więc gdyby zjeżdżał w tym momencie, ja muszę się popatrzeć, tramwaj będzie pierwszy. Tramwaj pierwszy, ja drugi. Czyli inne niż szynowe pojazdy jako drugie, ponieważ jesteśmy oboje na ciągu drogi z pierwszeństwem, a to, że tramwaj zjeżdża z tego pierwszeństwa, a ja jadę w ciągu drogi z pierwszeństwem, nie ma znaczenia. Tutaj schodzimy na piętro przepisów ogólnych i w związku z tym tramwaj pierwszy, inne pojazdy jako drugie. I tu podobnie. My skręcamy, ale tramwaj jest na tej samej drodze z pierwszeństwem. Natomiast tramwaj, który by wyjeżdżał od strony ulicy Andersa, tego pierwszeństwa mieć nie będzie. On ma tam ustąp pierwszeństwa, to my jesteśmy na ciągu z pierwszeństwem, czyli pojazd nieszynowy pierwszy, tramwaj drugi. Ale jeżeli jesteśmy wokół wyspy i tramwaj zjeżdża, to najpierw tramwaj, a potem my, mimo że droga z pierwszeństwem prowadzi wokół wyspy, a tramwaj skręca, to nic. Tramwaj ma pierwszeństwo, my jako drudzy. Więc musimy pamiętać, że w takim przypadku przywilej tramwaju. Ten ogólny, z przepisów ogólnych, przywilej tramwaju. Teraz natomiast mamy pierwszeństwo w stosunku do tramwaju. W odróżnieniu od sytuacji, w której tramwaj opuszcza skrzyżowanie. No to omówmy teraz przejazd z ulicy Andersa w Aleję Solidarności. Zaczniemy w związku z tym z lewego pasa. Jazda oczywiście możliwa w jednym kierunku, więc można z obydwu pasów. Notabene dodatkowo mówią o tym znaki na jezdni. Pamiętajmy, że jak wyjeżdżamy z jednego pasa, to możemy na dowolnym pasie skończyć manewr skrętu. Jeżeli skręcamy z dwóch pasów, pilnujemy swoich pasów. Tak już tutaj jest, czyli jak pojechałem z lewego, muszę być na lewym. No i konsekwentnie pojadę, objeżdżając oczywiście Wyspę Centralną, najpierw przez Jana Pawła II w związku z tym, a potem dojedziemy, dalej objeżdżając Wyspę Centralną, do Alei Solidarności. Kierunkowskaz obowiązuje, mimo że nie można nigdzie z tego pasa indziej pojechać. Wiedzą o tym kierowcy, ale mogą nie wyjeść pieszy czy rowerzyści. No i tutaj zmiana na lewy pas. Tutaj jest taka mała zmiana w organizacji w stosunku do tego, co było dawniej. Wygospodarowano tutaj osobny pas do skrętu w lewo. Tylko ten skrajny lewy. No i w związku z tym, że jest jeden pas do skrętu, mogę skończyć manewr na dowolnym pasie, czyli mógłbym dalej objeżdżać na przykład Wyspę Centralną, jeśli miałbym taką ochotę. Na przykład chciał pojechać do banku, ale my powiedzieliśmy w Aleje Przyjaźni, czyli skończymy na prawym pasie. Sygnalizator kierunkowy, czyli możemy być pewni, że w fazie wyświetlania światła zielonego nikt inny tego światła zielonego miał nie będzie, ani pojazdy, w tym szynowe, ani piesi. No nie wiem, dlaczego nie jedziemy, że jest taki kierunkowy sygnalizator. Przespaliśmy co najmniej 5 sekund. Kierowca, który stał pierwszy, zasnął. A potem dziwimy się, że są korki. Wycelowawszy na pas prawy, skręcamy w prawo, jesteśmy na Alei Solidarności. Tutaj już żadnych innych z pojazdami szynowymi czy innymi samochodowymi przecięć się kierunku ruchu nie będzie. Natomiast mamy rowerzystów i pieszych. Uważajmy, pełna sieć dróg rowerowych, przejścia dla pieszych. Oczywiście skręcając musimy popatrzeć, czy nie nadjeżdża rowerzysta. On będzie nadjeżdżał, będzie miał pierwszeństwo. I czy nie nadchodzi pieszy, tym bardziej, czy nie ma ich na przejściu dla pieszych. Po wizycie w banku wyjeżdżamy i pamiętajmy, nie będzie tutaj znaku stop czy ustąp pierwszeństwa, mamy
wystarczający zupełnie znak koniec drogi wewnętrznej. On jest silniejszy niż ustąp pierwszeństwa czy stop. My mamy obowiązek upewnić się, czy nie utrudnimy ruchu jakimkolwiek uczestnikom ruchu, którzy już są w ruchu. My mamy obowiązek ustąpić wszystkim, pierwszym rowerzystom i oczywiście kierowcom pojazdów, pierwszeństwa. Być może, że nie wszystkich Państwa zafrapował temat skrzyżowania, o którym mówiliśmy. Pokażę kilka filmów z mojej kamery dotyczących zmiany pasa ruchu albo tak zwanej psychologii tłumu. Ale zacznijmy od początku. Najpierw chciałem bardzo wyraźnie pokazać, kto ma pierwszeństwo przy zmianie, równoczesnej zmianie z dwóch zewnętrznych, skrajnych pasów na pas środkowy. Dwa filmy, które udało mi się nagrać, znakomicie obrazują, ilustrują ten temat. Temat pierwszeństwa. Oczywiście w momencie, jeżeli dwa pojazdy jednocześnie zabrały się do zmiany pasa ruchu z skrajnych dwóch prawego i lewego pasów na środkowy, pierwszeństwo ma pojazd wjeżdżający na ten środkowy pas z prawej strony. O tutaj właśnie ja zmieniam pas z prawego na środkowy i ten bus też zapragnął zmiany na pas środkowy. Ja mam pierwszeństwo. Najpierw ja, potem tamten kierowca. W porządku. A teraz zobaczcie Państwo taką samą zmianę okiem mojej kamery. Jadę z tyłu i dwa pojazdy przede mną zmieniają na pas środkowy. I też jest wszystko dobrze. Pojazd ciężarowy ma pierwszeństwo, samochód osobowy jadący z lewego pasa go nie ma. I rzeczywiście samochód osobowy ustępuje tego pierwszeństwa. Widać to bardzo dokładnie. To właśnie tak ma być. Dodam jeszcze, że jeżeli pas z prawej strony jest odgrodzony od sąsiedniego linią przerywaną o podwójnej szerokości, czyli jest to taki pas włączania czy wyłączania, w tym przypadku również ta reguła się nie zmienia. To były przypadki poprawnej jazdy. Natomiast teraz przypadki jazdy niepoprawnej, kliniczne. Popatrzcie Państwo na postępowanie kierowcy Lexusa. Czy te jego kierunkowskazy mają jakikolwiek sens? Kierunkowskaz jest włączany w momencie, jak zmiana pasa jest do połowy wykonana. Pojazd częściowo jest na pasie i wtedy kierowca przypomniał sobie, a może by dać migacz. Właściwie szybciej myśli o zmianie pasa ruchu, niż myśli o kierunkowskazach. Zupełne zaprzeczenie pojęć. Przypominam, sygnalizujemy zawczasu i wyraźnie zamiar wykonania zmiany. Nie czynność, tylko zamiar wykonania tej czynności. I jeszcze zawczasu. W takim przypadku te kierunkowskazy tracą kompletnie sens. Myślę, że kierowca i wszyscy ci, którzy jeżdżą podobnie, wreszcie to zrozumieją. To nie tak ma być. No a tutaj, proszę Państwa, pyskówka na drodze. Notabene zablokowanie ruchu. Muszę zmienić pas na linii ciągłej. Pewnie nie spodobała się zmiana pasa ruchu przez kierującego motorowerem. No ale jeżeli robią to poprawnie, to nie zżymajmy się na to, że oni chcą być przed nami. Nie zazdrośćmy im, albo sobie kupmy tego rodzaju pojazd. Tego typu zachowanie na drodze, na drodze publicznej, w powszechnym ruchu jest absolutnie niedopuszczalne. Wygląda mi na to z ustawienia tego samochodu osobowego, że samochód osobowy na siłę zajechał drodze motorowerowi, żeby nie pozwolić mu przejechać przed sobą. I na koniec, popatrzcie Państwo, ulica Wita Stwosza. I nagle spotyka mnie na lewym pasie zablokowanie ruchu. Dziwię się trochę temu. Gdzie tam jeszcze do skrzyżowania, gdzie tam do sygnalizacji świetnej? I popatrzcie Państwo dalej. Lewy pas stoi, prawy jedzie. Z czego się to bierze? Z lenistwa albo z nieumiejętności zmiany pasu ruchu. I jedno i drugie jest złe. No bo wiemy, że ten prawy pas w pewnym momencie w związku z budową, która tam trwa na pewnym odcinku Ronda Mogilskiego jest wyłączony. Kierowcy wiedząc to ustawiają się 2 kilometry wcześniej na pasie lewym. I popatrzcie Państwo, ile by się tutaj pojazdów zmieściło wcześniej? Po co to ustawienie na lewym pasie? Lubimy stać w kolejce? Po co to? Przecież można zupełnie spokojnie jechać dalej 2 pasami ruchu, a potem się potasujemy. Jeżeli wynika to z nieumiejętności zmiany pasa ruchu, to myślę, że powinniśmy poćwiczyć. Jeśli wynika to z lenistwa, to myślę, że jest ono szkodliwe dla płynności ruchu, a w dalszej kolejności również dla bezpieczeństwa. Nie jeździmy tak.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.